Dokładnie, co to jest. Dobra, moi drodzy. Bo my teraz będziemy musieli to całe jezioro obejść i to, żeby tam dojść, to nam zajmie, nie wiem, z półtorej godziny. A jeszcze trzeba będzie pod taką górę iść, takim wałem usypanym i całe jezioro w kolbudach obejść dookoła. Moi drodzy, Emilia, pokiwaj. Dziękujemy za oglądanie. Polecamy szlaki leśne. Dzisiaj Otomin, kierunek kolbudy. Wiadomo, już nie będziemy dalej nagrywać, bo wiadomo, że dojdziemy, bo musimy dojść. Jeszcze chcemy sobie po prostu z tego aparatu troszeczkę pokorzystać, bo kilka zdjęć sobie jeszcze zrobimy, wstawimy tam w tym filmiku. Po drodze pokażemy jeszcze mniej więcej, jak to tam wszystko na trasie wyglądało. Nie ma sensu, żeby więcej nagrywać. Pozdrawiamy. Aha, i kogo pozdrawiamy? Zalatanego tatę. Pozdrawiamy zalatanego tatę z nad jeziora Straszyńskiego. Filipka Włóczykija. Tych dwóch pozdrawiam, bo to są tacy miłośnicy, że tak powiem, lasu. Oni bardzo kochają las. A ja tak na taką dokładkę. Także jak Marcin, jak będziesz chciał kiedyś, to możemy założyć jakąś grupę leśnych ludków i weźmiemy tam do tego, ściągniemy jeszcze do tego Filipka Włóczykija i będzie już taka, trzy osoby już będą w grupie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Można coś takiego w sumie zrobić. Nie byłoby głupio. O! Słyszeliście ten dźwięk? To te dolary z YouTube'a wpłynęły. Ty! Dolary z YouTube'a wpłynęły. Ja nie mogę, no bo taki mam dźwięk. Jak dolary wpływają z YouTube'a od pana prezesa, to od razu taki dźwięk mamy. Także Emilcia zadowolona się uśmiecha, bo będzie miała za to na urlop wyjechać. Dobrze. Dobrze. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć. Hej. Dziękujemy za oglądanie. Pa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Idzie? Idzie. Może się wyrobimy do wpół do trzecie, do tych kolbud. Ojejka. Moi drodzy, dotarliśmy do kolbud. Jesteśmy w kolbudach, zobaczcie. Jeziorko w kolbudach. Szlak zaliczony. 15 kilometrów. 15 km, no może jeszcze nie 15, a może już 15, nie wiem dokładnie. W każdym razie jesteśmy już nad jeziorkiem i idziemy odpoczywać. Zasłużony odpoczynek. Tak. Na trzecie śniadanie, że tak powiem. Na razie. Pa. Emi, obiad. Ruszaj się. Why is it just...